Po trzech setach podopieczni Czesnakowa prowadzą 2-1. Przegrywacie finał olimpijski. Drużyna Związku Radzieckiego była uważana za najsilniejszą. No ale trafiła kosa na kamień. Mecze bardzo wyrównane zależą zawsze od jednej, dwóch, trzech piłek. Zawsze to szczęście jest z silniejszymi. 2-2. Rosjanie rozpoczynają kapitalnie. Prowadzą z polską reprezentacją 4-0. No i 7-7. No i później jak już czujemy, że oni coraz słabiej. Zaczęliśmy biegać, zaczęliśmy krzyczeć i można powiedzieć, że grało się jak w transie. Od 7 nie zrobili punktu i wygraliśmy tak oczekiwane i przyrzeczone przez trenera złoto. Przy takim wybuchu radości te wszystkie emocje spływają i nie czujecie w ogóle żadnego zmęczenia. Najprzyjemniejsza rzecz, jaka może spotkać sportowca na tak wielkiej imprezie, słuchać hymnu narodowego. Pierre Coubertin mówił, że najważniejsze jest uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich. Wagner natomiast mówił, że najważniejsze jest tylko wygrywanie i zdobycie pierwszego miejsca. Wagner miał rację.